Witajcie moi drodzy, jestem Blady, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Manor Lords. Tak, kolejny odcinek, gdzie dalej nam chałupy budują, parcele mieszkalne. Dobra, małe cięcie było, trochę podgłośniłem grę. Dobra, karczmę mamy. A, znowu ten tartak. Dobra, pytanie. Dobra, jest słód. No i dobra, ta karta trochę daleko. O, 50... 48 rodzin mamy, za niedługo już 50. No i bardzo cieszy. Tak patrzę na kamerkę, ale... Nie, dobra. Myślałem, że bardzo opóźnienia są. Duże, nawet nie. No dobra. Okej, a tutaj w obozie kamieniarzy? Aha, chyba się już złoże wyczerpało. No to super. No trudno. Mamy już 747 wpływów, więc elegancko. Dobra. Wiecie, nie grałem trochę między odcinkami. Brak importu. No i dobrze. No ale dobra. Jest w końcu jakiś alkohol. No i super. Nie. Nie będę tego rozbudowywał, bo i tak w sumie. I tak w sumie nie ma tego. Nie ma. Nie ma po co mieć świty. Tak, nawet się nie da ich nie da ich użyć, bo tu gramy na peacefulu, że się tak wyrażę. To jest ta zwierzyna. Dobra, mogę teraz ująć stąd albo nie, zostawię ją, bo tu jakieś... A, okej, okay, materiał przejściowy jest jeszcze. No dobra. Tu jest Max, no i dobra. Gdzie ja te studnie zrobiłem? A, tutaj, drugą, okej. Okay. W końcu zrobili. Kościółek kamienny, czy już ten lepszy? No na razie tu nikogo nie potrzebuję zatrudnionego, bo... No bo ten... Dobra, jest jakaś skóra. Dobra, przede wszystkim teraz chciałbym zrobić, nie, farbiarnia jest w tym.
Farbiarnia jest. A chyba nawet zrobiłem z farb, już nie pamiętam. Nie, chata zbieraczy. Nie, garbarnię zrobiłem. Dobra, to zrobimy farbiarnię. Będzie przygotowanie pod płaszcze. Robimy farbiarnię. Budowa. Rzemiośle? Tak, warsztat farbiarski. O, nawet się uda tak ładnie. I będę chciał zrobić. No, mam prawie 1600 zamożności, więc fajnie. Super. Tylko pytanie, gdzie? Będę chciał zrobić w tym jeszcze. Wielkie te działki. Ładnie to wygląda ta mapa. Tu zostawię. Dobra, przy tej drożce tu zrobimy. Otóż zbudujemy sobie, uwaga, w. Nie, w rolnictwie to chyba będzie. Rolnictwo. Tak, pastwisko. Nie, nie przy tej drodze. Znaczy, nie w tym miejscu, o. To 64 owce. I zbudujemy oczywiście owczarnię. Nie ma co się rozdrabniać. Zwłaszcza, że te płaszcze to potem fajny biznes z tego jest. Dobra, przyspieszmy tempo. Mamy 4 rodziny w tym wolne do budowy. Czy jeszcze. Okej, 5 rodzin, bo 49 rodzin mamy w tym momencie. Okej. Maluteńkie pastwiska, co nie? O, widzę, że tu jadą z tym bykiem, z tym wołem. A tu warsztat farbiarski też. Niewiele tych jagód mamy. Głównie się żywią moi mieszkańcy warzywami. A dwie kłody na taki budynek to niewiele. No i dobra, warsztat farbiarski. Myślę, że go mogę uruchomić. W tym momencie. Okej, owczarnia też ukończona. No i super. Jakby to zrobić, żeby to ładnie wyglądało? O, jak na mnie truka będzie. Ej, dobra. Lutu ptaka. No, 91% tego aprobaty, 100% tego praworządności. Oczywiście. Ile tu w ogóle jest rodzin w tartaku? Jedna.
Obozie rywali 3. Leśnika 1. Możemy tak po jednej rodzinie tu jeszcze przydzielić. I dobra, i trzeba kupić owce. Chyba to najważniejsze. Jest faktoria handlu zwierzętami. A, chyba jeszcze jej nie zbudowałem, dobra. Dobra. No sporo tych warzyw jest. No i jęczmienia też trochę. Ja tak sobie pomyślałem, że chyba tak jakby twórca nad tym myślał, że po prostu regiony się w czymś specjalizują. Specjalizuje w danej rzeczy. Tak jak tu na przykład w tym moim, no to mamy złoża gliny. No i w sumie jest bogaty złoża ten. Tu na przykład mamy te krzewy jagodowe bogate. Na przykład jest bogate złoże kamienia. Tak, i rudy żelaza. Znowu bogata zwierzyna, znowu złoże gliny bogate i krzewy. Na przykład ta glina, dużo gliny na tej mapie jest. Złoże kamienia, złoże rudy żelaza, o tu fajnie ten. No i podejrzewam, że no i są regiony bardziej żyzne, mniej żyzne. Te w ogóle się do centrum, na targ przenosi. To skrót klawiszowy. No dobra. Budują tą faktorię? O, już prawie 2000. Możliwości regionu. Okej, okay, te ochówki już można ten, już można sprzedawać z powrotem. No i wiecie, wołami można sobie, z czego się orientuję, można sobie przesyłać te. Przesyłać między regionami. Mamy równe 50 rodzin. Czyli nie. Dobra, coś przyszło. A, jęczmień, dobra. No i dobra. Zatrudnijmy tu jedną rodzinę od razu. I tą faktorię zwierząt gospodarskich sobie weźmiemy i owce będzie przywóz. 31. Będzie 300. 600. Dobra, niech będzie to 600. No i dobra. Miejsce na pastwisku ile? 173. No tak, bo tutaj i tutaj też jest takie mini pastwisko na 5 tych. Ale kompanie najemników to tam niepotrzebne mi, no ale dobra. No dobra. Jak tam mamy już te owce? Jeszcze nie. Ale w jakim czasie będą? Dobra. Trzeba jeszcze kogoś zatrudnić. 51 rodzin już.
Jedzenia na 10 miesięcy mamy opału na 16. Czyli opał chyba nam rośnie, bo chyba na początku odcinka było 14, więc jest okej. No dobra, sobie zobaczmy. Okej, to traperstwo tu mam odblokowane. Nadzieję, że niczego nie zepsułem. No dobra. Okej. Wydaje mi się, że muzyki nie ma, jednak muzyka jest. To by się przydało, hodowla owiec. No i dobra, sobie jedziemy dalej. Tak wiecie, nie wiem co miałem mówić. Dobra, tam już to owce na pastwisku? Nie. Zobaczmy sobie. Zróbmy, żeby było 30. Oj, sorki. Zapominam się, że ten, że mam zbindowane klawisze. Znowu mnie sypało, ech. Podownik. Wiecie co, w sumie tu mogę kurniki porobić na razie. Ile? 4? Dobra, na razie niech będzie tyle. Dobra, jednak wzrosło. Wiecie, chodzi mi o to, że chcę zwiększyć, bo widzicie, mamy same... Sama te warzywa praktycznie w tym momencie dostępne. A tu już są po 2 doby, okej. Okej. Butów mamy trochę. Elegancko. Trzy typy jedzenia na targu. W sumie trzeci rodzaj jedzenia na targu by się przydał.
W sumie to mięso by się przydało, no ale. Można tu coś hodować na mięso? Mają tę umiejętność traperstwa. Doktor chory, ktoś to. Okej, okay, dwie owce, no wow. Droga spała, to po prostu nie ma więcej drogi. Ale pewnie chyba raz uderzyć bez 13. Po 13 chwili, jak to nagrywam. Zresztą to idzie pewnie o 16. Chyba, że już mam internet dobry, to. To jest szansa, że też o 18 są odcinki. No jak są tylko o 16, znaczy, że jeszcze internet działa tak, jak by chciała, nie mógł. Okej, okay, są barwniki. Dobra, krawiecki. I płaszcze. Przędzy jeszcze nie ma, no ale dobra, to się ten. A, dobra. Nie wiem, że. Jeszcze trzeba przecież jakoś to obrobić. Tak, warsztat tkacki. A ja myślę, że tutaj postawię tu od razu obok tego. Obok. No. Obok. Obok zagrody i obok owczarni. Teraz to się jego owczarnie. A my owcami w jego ręku. Wiecie skąd to cytat? Możecie napisać w komentarzu. Nie będę wam teraz tego zdradzał. Brałem 863 wpływy. Mam tylko dziedzinę 9 miesięcy, bo już myślałem, żeby nie ten 10-1 nie zwiększyć. Te podatki chyba w ogóle są w tym. Są do czynienia są chyba jeszcze dostępne w ogóle w tej wersji gry. Jak w głębokiej kopalni. ...2334. Dobra, piec do gliny. No, coś tam robi. Kład. No to buty się wzięły. W razie nie będę tego ulepszał. Może to w przyszłym odcinku zrobię, jeszcze nie wiem. Gdzie jest moja owczarnia? No, na scenie jedna owczarnia, jeden pasterz. No róbcie, że to. Cztery belki zamiast jednej. Wzięli. O, bez luty już się powoli śnieg topi. Kończcie to, bo jeszcze w tym odcinku chcę to zbudować. No już. Nasza jedna belka. Znaczy kłoda. A, z urządzenia, czyli te, które są ten.
W sumie co ja potrzebuję na następny poziom? Jeszcze dwie parcele na poziomie drugim, trzy na poziomie trzecim. W sumie można by iść w pszczelarstwo. Ale to zastoję na raczej następny odcinek, trzeba się tym zająć. Dokończycie to w końcu. Dobra, skończone. Fajna rodzina się wprowadziła. Będzie nowa, lepsza miniaturka. O, jest nawet już wełna. Do się zatrudnić. Mamy 54 rodziny, więc super. Nasza strona się ciągle rozwija. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych odcinków, shortsów, live'ów. Wszystkiego dobrego. Cześć!